witamy bardzo serdecznie na konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiejszym tematem naszej konferencji prasowej jest sytuacja w oświacie przed rozpoczęciem roku szkolnego, który się rozpocznie w poniedziałek. Z wielkim niepokojem obserwujemy brak przystosowania dzisiaj szkół do nowej reformy oświatowej. Mówię o tym, że brak podręczników w szkołach na dzień dzisiejszy i z wiedzy dyrektorów wynika, że dopiero niektóre podręczniki mogą trafić do naszych szkół w połowie września. No jest to niedopuszczalna sytuacja, kiedy dzieci nie będą mogły rozpocząć właściwej nauki. Po drugie, zwrócę się do słów pani minister Zalewskiej. Odniosę się do słów pani minister Zalewskiej, która mówiła, że nie będzie zwolnień nauczycieli. Już dzisiaj z danych ZNP i samorządów lokalnych wiemy, że tych zwolnień jest około 9,5 tysiąca. Są to nauczyciele, którzy albo stracili pracę, albo musieli przejść na część etatu. Naszym zdaniem najbardziej stracą szkoły wiejskie i nauczyciele wiejscy, bo jeżeli do tej pory obowiązkowa nauka stanowiła 9 lat, czyli 6 lat podstawówki, 3 lata gimnazjum i zmniejszy się ta obowiązek szkolny do 8 lat, to koniec rzędem temu, kto znajdzie duży samorząd, który zatrudnia nauczycieli wiejskich. No, nie trzeba być ekonomistą, żeby zauważyć, że tracą przede wszystkim szkoły wiejskie, nauczyciele i dzieci wiejskie. Jeżeli popatrzymy na kanon lektur, tak naprawdę najwięksi pisarze typu Bułhakow, Gombrowicz zostają skreśleni z kanonu lektur. To w jaki sposób będą nauczone nasze dzieci, no to jeszcze czas pokaże, bo jeszcze, tak jak powiedziałam, nie znamy podręczników. Ale wielki chaos w oświacie, niepokój nauczycieli, niepokój rodziców co do tego, jak będzie wyglądał system kształcenia, no dzisiaj jest bardzo, bardzo widoczny i bardzo niepokojący. Pan wójt urzędnika Wojciech Dereszewski. Jako samorządowiec już z wieloletnim doświadczeniem chcę powiedzieć, że jestem rozczarowany zapewnieniem ministra edukacji o środkach, o dostępności środków na dostosowanie do reformy, bo niestety tych środków nie ma. My ich po prostu nie otrzymaliśmy, a trzeba przygotować szkoły. Już w poniedziałek dzieci przychodzą do szkół i te szkoły muszą być dostosowane pracownie. Tylko w mojej szkole musimy wydać 2 miliony złotych w gminie Kurzędnik. To są duże środki. Za te pieniądze jesteśmy w stanie wybudować ponad 20 km dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, chodników. Ja w tej sytuacji oczywiście zrobię wszystko jako samorządowiec i pewnie też inni moi koledzy, żeby te dzieci uczyły się w dobrych warunkach, żeby szkoły były dostosowane, ale musimy mieć świadomość, że to kosztem jakby innych inwestycji gminy, których niestety nie będziemy mogli zrealizować. Tak jest jedna sprawa, druga to taka, że niestety stoimy przed tym dylematem zwalniania nauczycieli. Tylko w mojej gminie zwolniliśmy już do tej pory 10 nauczycieli. Chcąc zniwelować te negatywne skutki społeczne, wprowadziłem specjalny program dla nauczycieli Emerytura Plus, 10 tysięcy nagrody dla tych nauczycieli, którzy dobrowolnie odchodzili na świadczenia kompensacyjne, żeby te skutki nieco zniwelować. I w kolejnych latach tych zwolnień będzie zdecydowanie więcej. I trzecia sprawa, szalenie istotna i trudna dla dyrektorów szkół, to praca nauczycieli w niepełnych etatach na 2-3 godziny w danej szkole. Taki nauczyciel specjalista od przedmiotów ścisłych będzie pracował w 3-4 moich szkołach, więc trudno sobie wyobrazić, w której szkole on będzie tak naprawdę nauczycielem, a w której tylko pracownikiem i podejrzewam, że on nie będzie spełniał tej roli wychowawczej, tego nauczyciela, pedagoga, specjalisty, tego pracownika, który przyjedzie wykonać swój fach. To są problemy, z którymi trzeba się zmierzyć, trzeba rozbudować szkoły, trzeba poprawić infrastrukturę, coraz więcej pieniędzy na utrzymanie, a coraz mniej subwencji, bo no nie trudno uświadomić sobie, że mamy niż demograficzny, więc dzieci będzie coraz mniej, a coraz większe pieniądze na utrzymanie szkół. Oświata dla mnie była bardzo ważna, jest i zawsze będzie. Pracujemy nad edukacją przedszkolną, żłobkową. Dzisiaj wydaję prawie 30% dokładam na oświatę do tych działań subwencjonowanych, 30% z budżetu gminy. Będzie ich zdecydowanie więcej i boję się, że ta podwyżka dla nauczycieli też przełoży się na budżet gminy, bo to przecież gmina będzie musiała sfinansować te pieniądze dla nauczycieli. Z wielką przyjemnością jesteśmy w stanie dokładać nauczycielom pieniądze na dodatki motywacyjne, na podwyżki, ale musi być nas na to stać. Pani marszałek Jaskulska. Szanowni Państwo, w poniedziałek rozpoczynamy rok szkolny. I rok szkolny, który będzie rozpoczęty po ustawie, która została napisana na kolanie, ale w ogromnym chaosie.
Jestem rodzicem, ale również nauczycielem z wykształcenia i samorządowcem i wiem, że wszyscy zapłacimy za tą reformę, ale najbardziej za tą reformę zapłacą nasze dzieci. Nasze dzieci, które chcemy, żeby były kształcone na renomowanych uczelniach, ale też żeby były konkurencyjne na rynku pracy. Dlatego też zrobimy też wszystko jako samorządowcy, żeby nasze dzieci nie straciły i będziemy na pewno jako samorządowcy wspierali zarówno nauczycieli, ale również samorządy. Po to tylko, żeby ten chaos nie odbił się na naszych dzieciach. Czy mają Państwo pytania? Porozmawiacie, które żeby zrobić zdjęcia. To też jest, ja też chcę o tym powiedzieć, że to jest problem jakby z ułożeniem planu, bo jeśli nauczyciel pracuje w czterech szkołach, na przykład od fizyki, geografii, biologii czy chemii, jak dostosować mu program, żeby on w czterech szkołach był dyspozycyjny dla nauczyciela i dla tych dzieci, w których w czterech klasach będzie pracował? Więc to jest wyjątkowo trudna sprawa. Widzę sfrustrowanie ze strony dyrektorów, o tym nie mówiliśmy na antenie, ale tu panią chcę powiedzieć, że już dzisiaj trudno być dyrektorem, trudno pozyskać dobrego dyrektora, który będzie efektywnie zarządzał szkołą przy takim chaosie. Ja musiałem zatrudnić prawie 20 nauczycieli na niepełnych etatach. No i jak sobie wyobrazić, że on będzie dobrym nauczycielem w tej czy w tamtej szkole? W której on ma być lepszym? Czy w tej, której ma 3 godziny, czy w tej, której ma 2? Nie będzie się identyfikował z żadną szkołą. On nie będzie dobrym menedżerem, dobrym fachowcem, specjalistą. Będzie tylko takim najemnikiem, który po prostu przyjdzie wykonać swoją robotę, weźmie za to określone pieniądze i teraz uznaniowość ma być w programie 500+ dla nauczycieli. Uznaniowość, to dyrektor ma decydować, komu przyznać te pieniądze, ale pytanie skąd? No skąd? To mi się nie powiększy subwencja. Za zgodą kuratora. No aha, no czyli jakby uznanie polityczne dla nauczyciela, a pieniądze samorządowe. I pieniądze podatników mieszkańców. Tak, no i ja jakby o tym mówię, bo u mnie 2 miliony złotych to jest 20 km chodników. 20 km bo jestem w stanie tyle chodnika wybudować za 2 miliony. I ja tych pieniędzy nie mam na rozbudowę, więc jeśli nie pozyskam od marszałka, a tu też są problemy, bo są ograniczenia finansowe, no z ministerstwa nie dostałem ani złotówki mimo kilkukrotnych monitów. I do kuratorium, i do ministerstwa tych środków po prostu nie ma, więc ja jestem zażenowany, jestem rozczarowany postawą ministerstwa wobec wyzwań, jakie stoją przed samorządami dzisiaj. No tego po prostu zabrakło nam i zabrakło takiej publicznej debaty na temat środków finansowych, bo dzisiaj już nie rozmawiamy na temat zasadności. Forma została wdrożona, lepiej czy gorzej. Musi to funkcjonować i my samorządowcy zrobimy wszystko, tylko jak? Jak, za jakie pieniądze? Skąd te pieniądze wziąć? No od podatników. Niestety. Duża przyszłość, tak, więc wzrost podatków.